Hej, hej, kochani. Ostatnio, jak zauważyliście, publikuję filmiki, które mają na celu odkłamywanie rzeczywistości. Obejrzyjcie sobie ostatni materiał dotyczący koniecznych warunków utrzymania zdrowia psychicznego. Chodzi o takie warunki duchowe. I kolejna taka pogadanka, co będziemy odkłamywać? Znaki Zodiaku. Po prostu. Nawet tak korci mnie, by może dość prowokacyjnie ten filmik zatytułować, że człowiek to nie znak Zodiaku. Bo człowiek nie jest znakiem Zodiaku. Często pytacie, który horoskop będzie bardziej adekwatny: czy dla znaku słonecznego, czy dla hmm, ascendentu. A skoro mam Mars w rybach, to może jestem rybą, a skoro mam Wenus w, powiedzmy w bliźniętach, to może jednak nie jestem zgodnie ze znakiem słonecznym rakiem, tylko tymi bliźniętami. I, tu przy... I po trosze macie rację. Właściwie to byście musieli sprawdzać wiele różnych rzeczy, dlatego że to, co jest w Zodiaku określone, to są wyłącznie Twoje wyjściowe potencjały, czyli tu masz wyjściowy potencjał w Wenus na miłość więc musisz tutaj śledzić też w określonym miesiącu gdzie ona u ciebie w kosmogramie będzie co będzie naruszać który dom będzie odwiedzać jak długo tam pobędzie ja nie chcę się tu bawić w astrologię natomiast człowiek to z całą pewnością nie jest tylko znak zodiaku dlatego że jeżeli utożsamiasz się ze wszystkimi cechami osobowości, które są charakterystyczne dla danego znaku, tradycyjnie, astrologicznie, to pozbawiasz siebie tego całego potencjału duchowego. Zodiak jest bardzo taki linearny i zamknięty, generalnie, dlatego, że jesteś powiedzmy. Baranem. No niech będzie, baran, tak? Czyli to tak naprawdę, o co tutaj chodzi? Potencjał wyjściowy potencjał wyjściowy to znaczy, że owszem, tu się zgodzę, przychodzisz na świat z tym potencjałem ambicji, aspiracji. Dużej aktywności życiowej, zwykle i z taką energią nastawioną na przede wszystkim siebie, bo to jest taka energia dośrodkowa. Ja, prawda? Baran to ja, dom pierwszy. I to jest wyjściowy potencjał. I teraz, jeżeli utkniemy w tym potencjale, To znaczy, nie będziemy z tej bańki swojej wychodzić na zewnątrz, i to dotyczy każdego znaku, wtedy nie rozwijamy się, przede wszystkim duchowo się nie rozwijamy, bo materialnie to my się możemy rozwinąć, nawet będąc w tej bańce, ale wtedy tylko wzmacniamy potencjał wyjścia. A w życiu musi następować rozwój rozwój osobowości i rozwój umiejętności. Osobowość też można zmieniać. Baran może przekształcić się w materialnego byka albo tworzyć wspólnotę, propagować jakieś idee, przechodzić do energii wodnika i tak dalej i tak dalej. Można zmieniać osobowość i można rozwijać, a nawet należy umiejętności. Więc jeżeli brak jest bodźców rozwojowych, to znaczy, że faktycznie człowiek tworzy siebie na poziomie urodzeniowego potencjału wyłącznie, czyli zatrzymuje się w potencjale wyjściowym, ale go nie rozwija. Drugie takie odkłamanie, to zodiak to jest w zasadzie. Czy druga odsłona Zodiaku, to jest tak naprawdę Twoja rola społeczna. To czy jesteś baranem, bykiem, bliźniętami, rakiem, lwem, panną i tak dalej, i to jest de facto Twoja rola społeczna, czyli to co masz poprzez tę rolę zrobić nie tyle dla siebie, co dla kogoś. Baran, jaką ma rolę społeczną? Ma być twórcą akcji i aspiracji. Co nie znaczy, że na przykład nie może tego zrobić lew czy panna. Jak najbardziej tak. Dlatego to jest y, spore y, uproszczenie. Byk, jaką ma mieć rolę społeczną? No, ma tworzyć dobrobyt materialny, ma być też tutaj taką energią doradczą. Y, bliźnięta dotykają sfery komunikacji, nauki na poziomie zwykle podstawowym. Bliźnięta to też jest sztuka, to jest propagowanie tej energii artystycznej, tak? Rak, jaką ma rolę społeczną. Rak ma być tym takim opiekunem, ale nie tylko, prawda? Weźmy Cejroskiego. Jest rakiem urodzeniowym, znanym podróżnikiem, pisarzem, pisze książki, udziela się społecznie, ma dużo do powiedzenia na temat i religii, i polityki, itd. itd. Można by zapytać, czy to jest typowy rak, a co to znaczy typowy? Dlatego człowiek tutaj nie jest znakiem zodiaku. On tutaj pełni taką pewną rolę społeczną. Rolą społeczną raka jest właśnie ta opiekuńczość i taka energia tworzenia fundamentów bezpieczeństwa. I w tym sensie rzeczywiście no można dopasować tutaj do pana Wojciecha Cyjrowskiego ten taki raczy fundament, który mówi o poczuciu bezpieczeństwa. Bo on propaguje wszelkiego rodzaju takie idee, które mają... Do tego człowieka przybliżyć, tak? Tradycja. Tradycja. Pod tym względem ten rak podobny jest do byka czyli patriarchat, tradycja, wartości katolickie. I to się zgadza, co nie znaczy, że każdy rak, na przykład, jest katolikiem, czy w ogóle człowiekiem religijnym, bo nie, znam mnóstwo raków ateistów. Dlatego człowiek nie jest znakiem Zodiaku. P jakaś cząstka yy, tej osobowości, która jest przypisana do danego znaku Zodiaku, ma szansę wyjść z tego potencjału wyjściowego i nabrać cech osobowości innych znaków poprzez wchodzenie w relacje z ludźmi. Można się oczywiście zatrzymać w tej swojej bańce, ale wtedy. Byłaby to energia bardzo nierozwojowa, Lew na no, tradycyjnie twórca zabawy, psychologii, brawury, teatru, prawda? Panna też nie każda jest taka sama, oczywiście, nie? Ale gdzieś ta rola społeczna faktycznie u większości ludzi spod tego znaku jest podobna. Czyli podobnie, częściowo podobnie jak Rak, opieka, ale tutaj to wchodzi już taki w, w opozycję, czyli w ryby, ofiarność, takie wycofywanie własnych ambicji, energia nauczycielska, waga, twórca relacji, twórca wymiany, twórca dyplomacji, skorpion, twórca autorytetu, od, od, odporności psychicznej. Czyli skorpion ma za zadanie tworzyć taką Pośród ludzi y, taką y, energię, też bardzo, bardzo przedsiębiorczą. Strzelec z kolei ma pomagać, ma, by, ma wysłuchiwać. Strzelec ma taką rolę y, słuchacza, tak? To jest takie wielkie ucho słuchające. Ten świat, często y, osoby spod tego znaku są takim pulsem tego świata, ale też nie wszystkie, oczywiście. Koziorożec z kolei ma za zadanie tworzyć układy hierarchiczne, jego rolą społeczną jest tworzenie i wchodzenie w organizację, wodnik z kolei ma tworzyć wspólnotę na innym poziomie, na poziomie, w którym ma dokonywać postępu. Czy zawsze się tak dzieje? Oczywiście, że nie. Ryby z kolei, jako jedyny znak Zodiaku, właściwie mają takie, takie zadanie odwrotne czyli z tego zewnętrza wchodzić do środka, jako jedyny. To znaczy, że tutaj po prostu ta rola ze społecznej staje się rolą indywidualną, poprzez co? Poprzez doświadczenia z innymi ludźmi. Ryby tutaj mają przede wszystkim siebie odnowić czyli znaleźć poprzez grupę własną indywidualność. Także oczywiście, ja teraz nie tutaj nie omawiam cech charakterystycznych przypisywanych danemu znakowi, tylko omawiam takie najważniejsze punkty Twojej roli społecznej w zależności od znaku. Tak, Człowiek nie jest tym znakiem zodiaku. Częściowo ja się tutaj zgodzę, że oczywiście... Mamy ten potencjał wyjściowy, ale on się będzie bardzo, bardzo zmieniał, bardzo będzie zmienny. I jeżeli na przykład my w ogóle się utożsamiamy z jednym znakiem, albo utożsamiamy się z jakąś jedną funkcją rzeczową, czyli na przykład jesteśmy tylko matkami, albo jesteśmy tylko pracownikiem korporacji, chodzi po prostu o to, że zasklepiamy się w ramach jakiejś jednej funkcji i nie wprowadzamy tam tych podziałów, to de facto my tutaj tworzymy w sobie paradoksalnie podziały wewnętrzne. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy samych siebie Dzielić na takie funkcje, które są yy, fałszywie utożsamiane z moim własnym ja. Moje własne ja tak, moje baranie, bycze, wagowe, skorpionowe, i tak dalej. Natomiast Poprzez relacje z innymi ludźmi yy, przychodzi cały, przychodzi szereg takich różnych procesów antagonistycznych. Nie ja. I generalnie to jest szansa. Na co? Na to, by nieco wyjść z tej swojej roli, z tego przypisywania samemu sobie pewnych takich założeń, założeń. Założeń, że skoro jestem, powiedzmy, tym baranem, to z założenia mam jakieś aspiracje w określonych kierunkach, nie? Natomiast właśnie my dojrzewamy jako ludzie, każdy z nas, każdy człowiek po prostu dojrzewa. I jeżeli rozwija swoją osobowość i rozwija swoje umiejętności, to de facto wychodzi z tego wewnętrznego podzielenia, a wchodzi w taki proces scalania swojego życia z innymi ludźmi. I w tym aspekcie warto by właśnie tutaj powiedzieć, co to znaczy być człowiekiem, bo takie, to jest takie wyświechtane. Mówi się, bądź człowiekiem, nie? Twoje człowieczeństwo. Jestem człowiekiem. Czł jestem człowiekiem, czyli nie jestem znakiem Zodiaku, tylko jestem kim? Jestem człowiekiem, który ma, jakieś, ok ma jakąś określoną osobowość urodzeniową, ale jednocześnie może ją przekształcać, może rozwijać swoje umiejętności. Nie ma jakiegoś jednego, jedynego powołania określonego przez kosmogram. To nie jest prawda. Kosmogram nie odzwierciedla Twojego powołania życiowego. Twoje powołanie życiowe odzwierciedla Twoje zaangażowanie się w proces zmian w tym świecie. I Twoja, Twoja, to tak często modnie nazywacie misja życiowa. To się też zmienia. To jest proces. Ten proces się cały czas zmienia. Zmienia się poprzez też energię zmian w polu serca, w polu umysłu, nie? To jest bardzo ważne. Więc po prostu można założyć, że jesteśmy znakiem Zodiaku wtedy, kiedy nie uznajemy istnienia Boga. Wyłącznie. Natomiast y, ja tutaj przestrzegam, tak? Nie wolno tutaj zapominać y, o tej energii duchowej. To znaczy, tak, y, zauważyliście, że ja też robię co miesiąc takie czytania czy tygodniówki dla znaków Zodiaku. Co to znaczy? To znaczy, że ja tylko tutaj odwołuję się do y, Waszego potencjału urodzeniowego do daty Waszych urodzin. Natomiast jeżeli chcemy wyjść poza tę energię taką linearną, czyli próbować dojść do takiej energii, też samowiedzy, czyli wiedzy na własny temat, to musimy wyjść poza ten znak zodiaku. Czyli tak, o co chodzi w tych czytaniach prywatnych, przynajmniej u mnie, czy w czytaniach publicznych, żeby dojść do samowiedzy? To znaczy, że to ma być tylko środek to czytanie, które Wam umożliwi yy, przybliżenie się do yy, po prostu tej, yy, tej energii Waszego postępu duchowego, nie? Że to. Że wy po prostu dostajecie jakąś taką informację na temat yy, obecnego miejsca, w którym się znajdujecie, ale to jest yy, linearne bardzo. Natomiast sami musicie znaleźć ciąg dalszy, to znaczy połączyć to z tą energią yy, prawdy. Z energią zrozumienia, z energią, która pokonuje, pokonuje czasoprzestrzeń. Bo energia duchowa, energia boska pokonuje czasoprzestrzeń. Możecie to uzyskać przez taki wysoki stan modlitwy, na przykład. Nie możecie tego uzyskać poprzez zwykłą medytację. To jest za mało poprzez medytację możecie po prostu uspokoić myśli, możecie też pewne rzeczy rozpoznać, oczywiście, to co się z Wami nie zgadza, jakieś takie różne przeciwieństwa. Natomiast, żeby nie, nie tworzyć w sobie fałszywych podziałów i podtrzymywać te fałszywe podziały między ludźmi, bo to są fałszywe podziały między ludźmi. Ty, Baran, Jabłek, ja, panna często ludzie nawet się kłócą. Że jakiś znak Zodiaku w ogóle jest lepszy od, od innego, co jest totalną bzdurą. Nie ma lepszych i gorszych, tak jak nie ma ludzi lepszych i gorszych, po prostu są. Yy, prawdziwy podział, nie fałszywy, no to tak. No mądrzy, głupi, prawda. Pracowici, leniwi. Yy, to jest obiektywny podział. Natomiast tam, gdzie my yy, wprowadzamy takie fałszywe podziały, podziały, które yy, nas de facto oddzielają od innych ludzi. To nie są to podziały, to, to, to ten podział nie, nie, jest tworzony w sposób sztuczny, sami do tych podziałów doprowadzamy. To jest jakiś yy, cel tworzenia tego podziału, czyli nie, nie zrozumienia natury tego naszego przeznaczenia, czyli jedności z Bogiem, tylko tworzymy te podziały, żeby yy, Właśnie tworzyć jakąś taką hierarchię lepszych, gorszych, prawda? Podział to zwykle też są z wszelkiego rodzaju separacje. Te podziały międzyludzkie zawsze biorą się z jakiejś frustracji. Ja mówię, że łączymy się z, z jakąś energią podziału właśnie dlatego, że. Mamy jakiś rodzaj frustracji. Ta frustracja, oczywiście tutaj tematu nie wyczerpiemy, bo ja tylko chcę nakreślić w gruncie rzeczy problem, bo to jest jakiś problem. Czyli na przyszłość, już tak reasumując, żebyście wiedzieli, takim remedium właśnie na te podziały, na rozłamy jest po prostu taka wasza tożsamość, która jest w jedności. Z energią Ducha Najwyższego, tak? Dla mnie to jest oczywiście Chrystus, natomiast dla wielu innych ludzi może być to coś innego, ale to bym uważała z takimi pojęciami jak kosmos, wszechświat. Tak naprawdę, jeżeli mówimy w ten sposób, że tworzymy naszą tożsamość w jedności z tym kosmosem, to de facto z wszystkim i z niczym. Tu po prostu chodzi o to, żeby wiedzieć, z kim tak naprawdę my tworzymy tę jedność. Zręczniej będzie, jeżeli tak bardzo tutaj boicie się, bo wręcz spotykam się z takimi osobami, że po prostu na hasło Jezus-Chrystus dostają gęsi skórki. No to mówcie z Duchem Świętym. W sumie będzie chodziło o to samo, a Duch Święty no to jest duch, który, którym jest przepełniony cały świat, prawda? Wszystko, co jest przejawione i nieprzejawione, stworzone i nie stworzone, jest scalone w tej właśnie takiej jedności, a nie tak ogólnikowo kosmos. Kosmos to w ogóle za mało. Kosmos może też być ograniczony. Generalnie, tutaj chodzi o takie uwolnienie się właśnie od takiego tworzenia fałszywego podziału w sobie. Tworzenie fałszywego podziału w sobie odzwierciedla się w tworzeniu podziałów z innymi. Yy, niby proste, a jednak, nie? Komplikować może życie. Yy, oczywiście, yy, po co za tym w ogóle. Yy, ja osobiście robię takie czytania, bo może paść takie pytanie, prawda? To, to nie rób. I, I tu od razu powiem o dwóch rzeczach, że osobiście to ja właśnie wolę robić te um, czytania, um, wróżby wyborów, wtedy kiedy macie jakieś obiekty, jakaś energia was przyciąga. Wtedy nadal mamy to, lin, mamy to, zja to, zja to, zja to zjawisko na poziomie linearnym, czyli um, rozpatrujemy dane okoliczności. Yy, które yy, oferują określony potencjał na najbliższy czas, też to jest linearne, ale i tak uważam, jest to yy, wyjście o wiele lepsze, rozwiązanie lepsze niż te znaki yy, Zodiaku, które de, de facto bardzo mocno się yy, w odsłonie osobowości i umiejętności przenikają. Mówię, czysta forma tego znaku Zodiaku potencjału wyjściowego bardziej odnosi się do człowieka, który żyje w jakiejś uległości i w zamknięciu. Tam, gdzie nie ma otwartości, nie ma ufności, czyli kontaktu z prawdziwą rzeczywistością, no to de facto możemy być takim czystym elementem potencjału wyjściowego. No i teraz, właśnie, jeżeli nawet Robimy te odsłony tygodniowe czy miesięczne dla poszczególnych, dla poszczególnych znaków w zodiaku, to de facto robimy po prostu taką energię zbiorczą dla wszystkich tych, którzy są w tej grupie urodzeniowej, prawda? Czyli na przykład od stycznia do lutego, tam od marca do kwietnia i tak i w obrębie tej y, grupy, jak ta energia y, może się przetwarzać linearnie? Można to określić, taki dostęp do informacji można y, uzyskać. Natomiast nie będzie to 100% jeden y, na jeden oddania tej energii y, doświadczeń. I konkretnych zdarzeń, one mogą iść w rozmaitych kierunkach, bo to jest tak, dostajesz yy, jakiś scenariusz, ten scenariusz wychodzi poza Ciebie, bo zwykle wychodzisz poza ten potencjał wyjściowy, pojawia się nowy cel. Tak naprawdę, w każdym tygodniu, uwaga, chcę to podkreślić: w każdym tygodniu masz nowy cel. Masz nową przestrzeń i nowe zobowiązania, żeby, żeby, żeby to wybrzmiało. Nowe zobowiązania masz w każdym tygodniu, dlatego to, co zawarte jest w tym strzępku informacji, de facto w tej prognozie, to będzie się przemieszczać. Musisz zrozumieć, że ta energia, którą ja Ci opisuję, ona będzie się przemieszczać w rozmaitych kierunkach. Więc dla jednej osoby będzie to kierunek twojej tożsamości, czyli barana. Dla innej osoby obojętnie spod jakiego znaku będzie to jeszcze inny kierunek twojej tożsamości. Przemieszczanie się w, na przykład w kierunku energii panny, czy, 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 czy w energii koziorożca i tak dalej, i tak dalej. To musicie zrozumieć. To jest bardzo ważne. No. Także mm, ta informacja. która się rzekomo wyraża w znaku zodiaku. Mówię rzekomo, że to jest to twoje prawdziwe wnętrze. Nie. Wiesz, co to jest? Ta informacja, która zawiera się w twoim urodzeniowym y, znaku zo zodiaku. Wiesz czym to jest informa Wiesz czym jest ta informacja? To jest de facto yy, największa, powiedziałabym, trudność, z której musisz wyrosnąć. O, tak bym to ujęła. Największa trudność, z której musisz wyrosnąć, albo zadanie, dla którego masz stworzyć taką odmienną wersję, żeby yy, zmiękczyć właśnie te yy, twarde, powiedziałabym, yy, teorie z gruntu fałszywe. I właśnie dlatego w Pismie Świętym powiedziane jest, żeby nie chodzić do astrologów, ale czy tam do wróżek, nie? bo, bo to po prostu chodzi o to, że ludzkie doświadczenie weryfikuje te wzorce. Ludzkie doświadczenie powoduje, że hmm, jest właśnie trudne do ogarnięcia, że my tutaj y, wciąż y, tę energię y, zmieniamy. I, I może nie tyle y, samo to chodzenie do astrologów jest złe, bo, bo nie. Ja to rozumiem nieco inaczej. Y, że nie tyle po prostu zagłębianie się w tej wiedzy, tyle, bo tu warto wiedzieć oczywiście różne rzeczy, natomiast utożsamianie tej wiedzy, czy przypisywanie określonych, określonych informacji, określonej wiedzy. Traktowanie tego jako, tak, jako nieuchronności. O, to jest ważne, to jest ważne. Nie traktować tego jako nieuchronności. Nie traktować tego jako nieuchronności. Nieuchronność. To nie jest nieuchronne. To nie jest nieuchronne, prawda? Z takim podejściem jest też łatwiej yy, yy, zrozumieć, czym jest yy, w ogóle wróżba, czy jakaś przepowiednia, bądź nawet wizja, która się nam pokazuje, może być udaremniona to nie jest nieuchronne. Pamiętajcie o tym. A jeśli nie jest nieuchronne, to znaczy, że co? Że może być coś złego, co się pokazuje, również jakiś też rodzaj, nie wiem, też dobrej jakiejś odsłony. Może być po prostu udaremnione, może być udaremnione. Dlatego ja wolę właśnie te odsłony na podświadomość, to co przyciąga człowieka, bo ta energia ona też nie jest jakaś nieuchronna, żeby, żeby to było jasne, nie? Też nie jest nieuchronna, niemniej jednak yy, ma taką większą moc absorbowania yy, Większą moc absorbowania tych naszych cech osobowości i przekształcania tych cech osobowości na plus. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje się możliwa ścieżka, możliwa, jeszcze raz powtarzam, nie jedyna i nie, nie, nie uchronna, ale możliwa ścieżka... Na jakiś tam określony czas, który, który, który rozważamy, na, na której my, jako ludzie, możemy tutaj znosić jakieś ograniczenia, bo generalnie właśnie podświadomość wyrzuca wszystko to, co. Za bardzo się nie zgadza z tą y, naszą y, energią całości. Czyli, im bardziej my jesteśmy od czegoś oddzieleni, od drugiego człowieka, od miłosierdzia itd., to podświadomość nam to wyrzuci w różnych formach. Wyrzuci nam to. Podświadomość chce wyrzucić nam wszystko to, co właśnie. Nas dzieli, co powoduje w nas jakiś rozłam. Po co, żebyśmy my uczynili wysiłek i znaleźli właśnie to połączenie z, z naszą tożsamością w jedności, nie? No, i z tego punktu widzenia ja po prostu wolałabym robić y, czytania. Y, wybierz obiekt najzwyczajniej. I być może to się wkrótce zmieni, że ja w ogóle zrezygnuję z tych znaków zodiaku, chociaż wiem, że, że wy tego nie chcecie, bo już takie pytanie otwarte ja tu kiedyś zadałam. No i niestety, no niestety, niestety, no, bo to wynika ze nie, z niezrozumienia, ze zniekształcenia też swoich potrzeb. Po prostu nie. Wolicie te znaki zodiaku w większości. To jest taki nawyk. No tego oglądactwa ja myślę, że tu po prostu. I, na, i też na YouTubie zagranicznym też są te znaki Zodiaku, nie. To jest dużo takiego powiedziałabym pozorowania. Pozorowania to jest dobre słowo. Poza, pozorowania. Adekwatności stawiania z właśnie tego znaku równości pomiędzy wyborem a tobą. No jaki ty masz wybór? Nie masz żadnego wyboru wtedy. Nie masz żadnego wyboru i to właśnie też, niech wybrzmi, oglądając tylko dla jakiegoś jednego swojego znaku Zodiaku, to ty nie masz wyboru. No, bo jestem byk, no to oglądam byka i tak będzie, jak jest, jak jest właśnie dla tego byka, nie. No właśnie nie. Właśnie nie. Tu jest pewne takie z, z, zniekształcenie. Ponieważ. Jeżeli już chcecie oglądać te znaki zodiaku, to musicie chociażby wyjść. Czy raczej wejść. Do tej przestrzeni, yy, takiej autentyczności, czyli brać pod uwagę tutaj yy, de facto cały kosmogram, jaki macie. Wtedy to będzie jak najbardziej yy, pasowało, bo no, na przykład Słońce w Byku, no to oglądacie y, przede wszystkim to. Jeżeli Wenus macie powiedzmy w Skorpionie, to energia miłości będzie dla Skorpiona na dany miesiąc i lub pieniędzy, chociaż to też jest takie spore tutaj y, uproszczenia. Ale na pewno więcej się dowiecie. Będzie Wam się po prostu ta energia lepiej układała. Oczywiście znam mnóstwo osób, którym w 100% się horoskopy sprawdzają, miesięczne i tygodniowe, wszystkie w dodatku. I czy to wtedy jest zły kierunek? Nie. Sprawdzają się, dlatego że po prostu. Te osoby mają bardzo silnie ten potencjał wyjściowy, potencjał wyjściowy danego znaku rozwinięty. To nie znaczy, że te osoby właśnie utknęły w tym potencjale, nie rozwinęły siebie w żaden sposób. Nie. Tylko bardzo mocno mm, ukształtowały się w tej energii wolnego wyboru, który de facto jest zgodny z przedmiotem i skalą. Twojej osobowości na ten moment, chcę podkreślić na ten moment, bo to się też może zmienić. Teraz się wszystko może sprawdzać. Za 10, za 20 lat będzie tutaj y, energia, która spowoduje, że ta osoba... Y, Na przykład wejdzie w jakiś w jakąś taką, wejdzie po prostu do takiej, do takiej energii wspólnoty. I to nie musi być, wiecie, wspólnota jakaś rozwojowa. Właśnie, żeby to skonfrontować. Z negatywem, to powiedzmy do jakiejś takiej. No nie wiem, to wspólnota może być na przykład toksyczna rodzina, nie? Stworzy na przykład toks rodzinę z jakimś toksykiem i zacznie się w tej osobie y uaktywniać sprzeciw i bunt. Bo zawsze się uaktywnia pod wpływem jakichś czynników toksycznych, i wtedy dochodzi po prostu do takiej energii zrywania ze sobą ja to nazywam z tym swoim potencjałem wyjściowym. Efekty mogą być bardzo dobre i bardzo złe. Tu też nie ma jednego kierunku. Możemy wzrastać, możemy niszczyć siebie, bądź okaleczać w jakiś sposób. To podałam akurat aspekt negatywny: może być też yy, zupełnie coś innego, czyli na przykład wybaczamy najbliższym osobom, wchodzimy w energię uzdrawiania, wybaczenia, i z tego tytułu też możemy tutaj wychodzić. Yy, Poza to nasze ja, które zostało w potencjale wyjściowym, pokazane i wchodzi w taką energię bezgraniczności. Bezgraniczność to jest po prostu energetyka, która pozwala nam myśleć inaczej niż do tej pory. Bezgraniczność, czyli przekraczanie granic. Właśnie, że wszystko jest możliwe. Że my możemy yy, zerwać z różnymi uwarunkowaniami karmicznymi, czyli jednocześnie też wyjść poza przymus bycia w tej bańce urodzeniowej, czyli w scenariuszu, bo de facto kosmogram to jest scenariusz, tak? I czy rzeczywiście my jesteśmy zmuszeni żyć według tego scenariusza? Nie, powtarzam, to nie jest nieuchronne. No dobrze, taka tutaj mała pogadaneczka. Można by tu jeszcze dłużej, ale, ale to miało być krótko. I jak widzicie, zawsze tutaj karty mam. I z, z których? A z run sobie zobaczymy dzisiaj. Tu jeszcze mam inne od Grażyny i tam jeszcze z boku tam leżą takie. Proszę bardzo, i takie, i te moje starowinki, podniszczone. To też nieprawda. Kolejne odklamanie, że karty się męczą. Nie, karty się nie męczą. Osoba wróżąca może się zmęczyć. Karty się nie męczą. Karty nie są zmęczone. Jakieś bzdury totalne. No dobrze, kochani moi. I teraz zobaczmy. Tak mam ochotę na koniec, żeby właśnie runy i pozycje proste i odwrócone w runach są dopuszczalne, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj nie wyważam otwartych drzwi. Od dawna wiadomo, że runy można odczytywać w pozycji prostej i odwróconej, podobnie jak tarota. To chciałabym tylko zobaczyć, jak tu runy właśnie podsumują nam tę pogadankę, czyli czym tak naprawdę jest znak zodiaku. Czym to tak naprawdę jest? Jak to karty widzą? Po prostu. Pozycja prosto? tak, bo to jest dziesiąteczka. Dziesiąteczka. Czyli jest tutaj pokazana energia runy Naudis. Jest to energetyka która mówi o, 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 o dwóch stronach medalu. z jednej strony to jest ochrona, a z drugiej przesąd. Generalnie to tak troszeczkę y, taki uśmieszek tutaj wyczuwam w, w tej energii, że w życiu człowieka naj, liczy się tutaj zdrowy rozsądek, mądrość żeby być zdala od jakichś przesądów, źródeł przesądów, trzymać się z daleka od takiej energii, która mówi właśnie, że coś jest nieuchronne, że coś jest konieczne, że coś jest na pewno w 100% procentach dziedziczne bądź dziedziczone. Może być, oczywiście, ale nade wszystko zdrowy rozsądek Brak lęku, zdrowy rozsądek. Ja bym powiedziała tak, że jeżeli znaczenie wróżebne tej runy mówi o pewnej takiej konieczności robienia tego, co trzeba, a nie tego, co by się chciało, to właśnie to zadaje kłam tej energii rozumienia. Kim jest człowiek? Powiem tak. Sama Taruna opisuje pewną taką y, siłą realizacji y, fizyczną, fizycznej realności. Czyli tak, Zodiak się sprawdza. Sprawdza się, ja to jeszcze raz podkreślę on się sprawdza linearnie, on się sprawdza, w realności fizycznej, pod wpływem nacisku i konieczności, czyli są jakieś warunki konieczne, takie, które teraz mają miejsce, i rzeczywiście w tych warunkach zadzieje się ten scenariusz, o którym mówimy, czy to poprzez Zodiak, czy to poprzez karty. Ale, ale, i jest to właśnie ale. Jeżeli my chcemy być, żyć i transformować w kierunku właśnie takiej jedności energetycznej, wy to nazywacie często wszechświatem kosmosem, ja to nazywam Bogiem. To tutaj pokazana jest taka energia, która nie dotyczy tylko nas samych. To jest to zewnętrzne, to jest to wychodzenie poza tę bańkę, którą ja Wam narysowałam. Dokładnie Taruna o tym mówi, że tu, że tu się otrzymuje wsparcie, ochronę z zewnątrz. I właśnie przychodzi taka energetyka, która nas zabezpiecza na wszystkich możliwych poziomach. A zatem, do czego mogą być przydatne takie narzędzia, typu właśnie karty, astrologia? Bo tak to widzę. Żeby wspomagać proces, Natomiast yy, nie jest to, powiedzmy, ro, y, rozwiązanie naszych życiowych problemów, czy nie jest to narzędzie rozwoju duchowego, bo te, de facto narzędziem rozwoju duchowego jedynym, bo taka prawda jest głęboka wiara i jest przetwarzanie y, siebie w kierunku jedności z Bogiem. W związku z tym, tutaj, Zodiak. Co tutaj Zodiak yy, może wspomagać? Yy, no, na przykład proces medytacji, dodawać nam takich sił, ale uwaga, mentalnych, wyłącznie nieduchowych, tylko mentalnych. Może stanowić taką osłonę, ochronę tymczasową. Tymczasową. Chcę podkreślić to słowo tymczasową. I uodpornić nas na różne problemy i niedostatki, ponieważ my dzięki tym tymczasowym, tym, tym, tymczasowym narzędziom możemy pokonywać jakiś stres. To na pewno tak. Runa Naudis zawsze każe się przyjrzeć, a właściwie odróżnić. Czego my faktycznie potrzebujemy. Od tego, co się wydaje nam pożądanym, tak? Zawsze mówi: możesz osiągnąć wszystko, co jest niemożliwe. Wydaje ci się być niemożliwe, to ty możesz to osiągnąć, ale tutaj chodzi o to, że trzeba wyjść poza ramy własnych ograniczeń. Czyli widzicie, jeżeli ja zapytałam, jak runy widzą tę energię przypisywania człowieka do określonego znaku zodiaku, to to jest powiedziane wprost. To jest narzędzie tymczasowe, to jest narzędzie, które z całą pewnością pomaga, pomaga, pomaga zrozumieć własne ograniczenia. To jest ta bańka, my się rodzimy z potencjałem wyjściowym, ale jednocześnie z jakimiś ograniczeniami. A najważniejsze to, co to tak naprawdę jest żeby wyjść poza te, te wszystkie scenariusze, które też nas ograniczają, i odwoływać się do opieki sił wyższych, czyli do yy, na przykład przywoływania anioła stróża. Dokładnie o tym mówi Runa Nautis, że o wiele, byłby, o wiele skuteczniejszy byłby na przykład kontakt z Twoim aniołem stróżem. O wiele skuteczniejszy byłby. Dlaczego? Bo, bo ten kontakt wychodzi poza tymczasowość. Wszystkie takie narzędzia, nazwijmy to ezoteryczne, czy odwołujące się do pracy z podświadomością. Nie są złe, natomiast one mają pewne ograniczenia. Natomiast masz dostępnego 24 na dobę, na przykład Anioła Stróża. Pytanie, czy korzystasz z tego kontaktu? Może się teraz śmiejesz, co ona opowiada, jakiś tam Anioł Stróż. Tu trzeba się otworzyć na opiekę sił wyższych, mówi Taruna. I zadaję takie pytanie chyba do wszystkich oglądających, czy jesteś otwarty na opiekę sił wyższych, nie? Czy jesteś na to otwarty? Czy jesteś na to gotowy? Czy twoja energia została już rozbudzona na tyle, żeby właśnie nie mieć w sobie też tych wspomnień minionych zniewak i żalów, które są też w tej bańce? Bo, bo ty się rodzisz też w takiej energii, która tutaj mówi: Mam ten scenariusz, ale Bóg mi dopomoże. To, to znaczy, że ja mogę tu wypaść z tego scenariusza. Mogę wytracić tę pierwotną energię tego postulatu. No bo Baran ma jakieś postulaty, Byk ma jakieś postulaty, ale generalnie tutaj życie polega na tym, że poza postulatami yy, trzeba. Yy, po prostu wzrastać w energii społecznej, w energii doświadczeń ludzkich, w energii, która ma zlikwidować podział. Ja zawsze mówię tak: podział to są wpływy szatańskie, podział to są energie demoralizacyjne. I to, jaką względną wartość może mieć na jakiś tam. Przestrzeni, gdzie się walczy o władzę, nie? A, w, a generalnie to, tę władzę ja widzę wszędzie i wszyscy walczą, niestety. Z uporem maniaka wszędzie i wszyscy walczą o władzę. No, no to myślę, pod refleksję tu, tu macie znowu materiał do analizy i do rozważań. Nie trzeba się z tym zgadzać. Oczywiście macie prawo się zgodzić, nie zgodzić. Będę rada za komentarze, żebyście tutaj pozostawili po sobie ślad i się nieco uaktywnili i skrobnęli słów kilka. Jeszcze sobie tutaj możemy zadać takie pytanie, w związku z tym, że tu został wywołany ten temat jedności. Jedności. Ja bym powiedziała, że to jest takie w ogóle minimum. Konieczne do tego, by. No właśnie, tak też przestać narzekać. Przestać narzekać, bo jeżeli my czujemy jedność z drugim człowiekiem, chociażby, to po pierwsze, nie ograniczamy swojego dostępu do siebie, I nie narzucamy jakichś kłamliwych opinii, nie? O innych ludziach bądź o tym człowieku. I, a teraz to widzę taką cywilizację takiego języka, właśnie kłamliwego, języka nienawistnego. Języka, którym bardzo wpływowi ludzie się posługują, od razu mówię. Bardzo wpływowi ludzie. Wielu YouTuberów, którzy no też są ludźmi wpływowymi, chociażby przez to, że. Y, mają y, potężną widownię i takim językiem podziału się posługują, niestety, nie? Językiem podziału językiem, który de facto uruchamia w umyśle człowieka y, takie myślenie y, usprawiedliwiające własną niemoc, zagubienie. Albo kłamstwa. Usprawiedliwiające, dlatego że to jest często taki język, który każe obsesyjnie wręcz szukać rozwiązania tam, gdzie go nie ma. Czyli w czym? No, na przykład w jakichś takich dziwacznych z mojego punktu widzenia hmm, zajęciach, w cudzysłowie, tak to określę. Które przywłaszczają sobie hasło duchowość, i wszystko jest takie duchowe. Ojej, ile mamy tej duchowości. No, szaleństwo po prostu, nie? Dobrze, jak karty to widzą? Zapytam. Ten współczesny język którymi się ludzie wpływowi posługują, by odciągnąć człowieka od jedności. Z Bogiem po prostu. Czyli z prawdą. No, tak, odwrócone rajdo. To hamowanie rozwoju jest. To jest wyhamowywanie rozwoju. Ten pojazd duchowy nie jedzie. Rajdo to jest taki powiedziałabym odwrócony rydwan, nie? Także linearnie pewne zjawiska i tarot, i runy nam pięknie opisuje. Linearnie, bo tu nawet teraz nie określam jakichś przyszłości, możliwych zdarzeń, tylko w ogóle jakby istotę yy, zjawiska. Do tego się karty nadają. Najbardziej zresztą, by coś opisać. I to jest taka energia, jakby ten język nazwać, który ma jakiś określony stosunek do sławy, bo tu jest, powiedzmy, dążność do sławy, przychylności, uznania jakiejś grupy ludzi, prawda? Czyli de facto jesteśmy tu skierowani do siebie. Tu się nie pełni tej roli społecznej, tylko pod przykrywką roli społecznej my kierujemy energię na siebie. Ma atencyjność. To jest atencyjność, tu mamy atencjusza, energię, która nie ma nic wspólnego z miłością bezwarunkową. Ale ma wiele wspólnego ze sławą, z pieniędzmi, z takim triumfem, który określa się komfortem emocjonalnym. Niemniej jednak ludzie wyczuwają, wyczuwają, bo wiele ludzi pisze do mnie na ten temat, że mają poczucie spętania. Albo na przykład początkowo się bardzo identyfikowali z treściami, w cudzysłowie, duchowymi. Ale coraz bardziej stawali się takimi outsiderami. Stracili więź z grupą, z rodziną. Po tym poznasz, że coś jest nie tak, że Twoja przemiana idzie w złym kierunku. Jeżeli staniesz się człowiekiem, no takim pustelnikiem, ale w złym tego słowa znaczeniu, tracisz więzi z drugim człowiekiem, z grupą ludzi czy z rodziną, to tu trzeba by się przyjrzeć, nie? Dlatego, że rajdą w pozycji prostej każe umacniać Twoją jedność w grupie i w zespole, nie? To działa antydepresyjnie, a tak masz na odwrót. Czyli tworzysz jakaś wspólnota, ale jaka to wspólnota, jak de facto tam nie ma jedności. I to są takie, te powiedziałabym, wspólnoty jakieś tam, no nie wiem, youtube, YouTube czy facebookowe. Ale tu nie ma jedności między ludźmi prawdziwej. Czy oni się spotykają, czy oni razem w cztery, cztery oczy patrzą na siebie, siedzą naprzeciwko i rozmawiają? No nie. Mają niki i coś tam wypisują, komentują, nie? To jest taka energia, yy, która tutaj yy, mówi o jakiejś takiej niejasności. Yy, o takiej nowomowie. O takim pseudopatologicznym, naukowym języku, bo tutaj człowiek się nie wyraża w jakiś sposób, w sposób jasny i zrozumiały. To znaczy, niby to tak wygląda, ale de facto no tak nie jest. Nie? Odwrócona runa Rajda yy, mówi o takim też, yy, jakby kontrolowaniu jakiejś grupy ludzi, a przesłanie tej runy, zwłaszcza w pozycji odwrotnej, jest przestrogą. Dla wszystkich, myślę, nie tylko teraz oglądających, żeby przejąć władzę nad własnym życiem, żeby kierować jego rozwojem. Że oświecenie to, wiesz, to nie jest po prostu, yy, bo tak często się jestem osobą już, no powiedzmy, prawie oświeconą albo przebudzoną. A najczęściej guzik prawda. Wiesz dlaczego? Dlatego, że oświecenie, to nie jest oświecenie poprzez komunikację masową przez internet, ani nie jest to y, taka energia, y, która że ty więcej wiesz i rozumiesz już, co też oczywiście jest dobre, ale niewystarczające. Oświecenie to jest uczciwość wobec siebie. Odwrócony Rajdo właśnie mówi o takim języku komunikacji masowej, bo to jest język komunikacji masowej i Internetu. Który jest pogwałceniem naturalnego rytmu. A wiesz dlaczego? Jest pogwałceniem rytmów naturalnych, bo rytmem naturalnym jest więź z drugim człowiekiem. To, że jak komuś podam rękę, to, że jak komuś spojrzę prosto w oczy i że ja z tą osobą porozmawiam. Po czym poznasz, że nie jesteś osobą przebudzoną, kiedy nie ma postępów w twoim życiu. Kiedy stoisz w miejscu, czyli wciąż masz ten sam problem, albo w różnych odsłonach cały czas wałkujesz ten sam temat. Nie? Ja często właśnie yy, widzę na takich różnych portalach yy, ludzi, którzy piszą, że już skorzystali tutaj z jakiegoś zaproszenia do znowu w cudzysłowie duchowości i że już jest tak super, no ale. Wciąż brakuje jakichś takich wyraźnych postępów, albo kręcą się w kółko, nie? Chodzą od lekarza do lekarza, od psychoterapeuty do psychoterapeuty i nie ma postępów, jest stagnacja. Czyli co? Y tutaj w grę wchodzą y z duchowego podkreślam, właśnie punktu widzenia, są tutaj y dwie przyczyny. Albo postępujesz wbrew sumieniu, jeśli masz tego typu problemy. Wbrew własnemu sumieniu. Albo zostałeś, czy zostałaś wytrącony z tego normalnego z tej normalności, czyli z czego? Yy, z tego naturalnego takiego rytmu życia. Naturalny rytm życia, gdzie też yy, masz prawo, nie tylko na wzrost, ale i na spadek, nie tylko na ruch, ale też i na stagnację, nie? Trzeba umieć wy, wytłumaczyć człowiekowi właśnie te różne zjawiska, również to zjawisko, które nie przynosi nam zjawiska w życiu, które nam nie przynoszą satysfakcji że to nie zawsze jest energia, która jest zbędna, albo jest to coś, co cię niszczy, albo coś, coś, z czym trzeba za wszelką cenę walczyć. Powiedziałabym inaczej, że jedyne co może tutaj pomóc, to jest takie rozszerzenie świadomości, żeby się dostroić do rytmu przyrody drugiego człowieka swojego ciała żeby twoja ocena rzeczywistości była bardziej zrównoważona żeby nie było tak ekstremalnie a widzę to często na tych różnych portalach że jest coś takiego że no są dwie strony barykady Jedna jest cacy, bo jest ofiarą, druga jest B, jest jakimś katem. Ocena musi być bardziej zrównoważona. Pomijam jakieś patologie, oczywiście. Potrzebna jest tutaj taka poprawa poczucia czasu w ogóle. Wtedy też otrzymasz dostęp do tak zwanej wiedzy tajemnej, kiedy masz dużo spokoju w sobie. Jeśli tego spokoju w sobie nie ma, to nie masz dostępu do wiedzy tajemnej, czyli do wiedzy o tych rytmach naturalnych de facto, tylko masz wiedzę zbędną, mnóstwo wiedzy zbędnej, którą próbujesz się karmić, żeby, żeby tu. Wybielić jakiś negatyw. Tu czasami trzeba iść na kompromis, trzeba zrozumieć właśnie te prawa natury, trzeba zapytać siebie, czy droga, którą idę, w ogóle jest dla mnie odpowiednia, czy jestem uczciwy wobec siebie, czy żyję zgodnie z sumieniem, czym jest dla mnie czas. Czym jest dla mnie czas? Ja bym powiedziała, że to jest kluczowe. Czym jest dla mnie czas? Zadajcie sobie takie pytanie, moi drodzy, czym jest dla mnie czas i, i, i w jaki sposób ewentualnie go tracicie? Nie, bo tu jest taka strata czasu. Ja zapytałam konkretnie o ten język, ale komunikacji masowej, internetowej, i on się faktycznie tutaj brzydko pokazuje. W takich kategoriach właśnie braku wyczucia czasu, to jest coś, co męczy, a nie dodaje sił. I ostrzega przed niebezpieczeństwem, prawda? Ostrzega przed niebezpieczeństwem, że ktoś ci mówi, ja cię mogę podwieźć, wsiadaj do tego pojazdu duchowego, psychologicznego, psychoterapeutycznego, kołczowego, doradczego. Ja cię mogę podwieźć tym pojazdem. I tylko czy skorzystasz z tego zaproszenia, dziesięć razy się zastanów, czy skorzystasz z tego. Zaproszenia. Jakieś kryterium tutaj oczywiście byłoby potrzebne, które zdradza prawdę, a jednocześnie pokazuje, co nią nie jest. No to zobaczymy, jakie kryterium wyboru, by wsiąść do pojazdu, którym warto pojechać. Bo wszystkiego oczywiście nie warto tutaj wrzucać do jednego worka, bo są też treści yy, bardzo. Tak usłyszałam, humanitarne. No tak, no w gruncie rzeczy takie, które służą człowiekowi, jego rozwojowi, a nie no temu właśnie ośrodkowi atencji, nie? Kryterium, poproszę, niech karty tutaj pokażą: kryterium tego wyboru właściwego miejsca czy pojazdu duchowego. Mhm. Mamy tutaj pozycję prostą, mamy. Yy, to nie jest Fechu, nie, to jest Ansus, ja jej często mylę, ale zdecydowanie to jest Ansus, czyli runa, która tutaj yy, yy, mówi o wiedzy. Yy, idź tam, gdzie możesz czerpać yy, z prawdziwej wiedzy, no bo to jest wiedza. Runa, Ansus, czyli wiedza. Mówi, jeżeli coś wiesz, przyznaj, że wiesz, a jak czegoś nie wiesz, to. Przyznaj, że nie wiesz, i oto prawdziwa wiedza. No, i też tutaj mamy takich ludzi, którzy jak nie wiedzą, to się przyznają, że nie wiedzą, a jak wiedzą, no to po prostu przekazują to dalej. To jest taka konfu... konfucjańska, czy konfucjańska. Zasada Konfucjusza, <grytanie> tak wypromę, że mm, tutaj. To jest taka energia, która patronuje nie tak jak tu czemuś takiemu przewrotnemu i sprytnemu, tylko patronuje energii wiedzy prawdziwej, wiedzy, którą możesz praktycznie zastosować. I to powinno być kryterium, że jeżeli ja mogę się tutaj czegoś nauczyć, to ta twórcza myśl, to natchnienie artystyczne, to. Te zdolności poznawcze, że ja mogę to praktycznie zastosować w życiu, i dzięki temu moje stosunki społeczne się poprawią, bo o to chodzi. Czyli ucząc się czegoś, nie myśl tylko o sobie, jak wyjść z depresji, jak tam swoje życie przetransformować. To kryterium pokazuje coś więcej. Coś więcej. Po pierwsze praktycznie y, zastosuj tę wiedzy, a po drugie, bądź może nawet i po pierwsze, bardziej. Wykorzystaj to we sw w swoich stosunkach społecznych. Ta energia ma emanować ma emanować. bo to jest y, de facto y, ansus y, jest od y, as, ale nie dół. Po angielsku, tylko wyższe bóstwo, bo As to jest, róg, r, to jest ród bogów, który mówi, swoimi ustami coś wyraża, I, i z tych ust wychodzi tylko prawda. Natchnienie. Tu musi być w tym przekazie jakieś natchnienie pochodzące od Boga, albo przynajmniej yy, coś takiego w tych kryteriach. Yy, w tej nauce jest pokazane, że rozszerza nasze horyzonty. Rozszerza nasze horyzonty, że my wychodzimy poprzez naukę i uczenie nie tylko zdobywamy informacje, bo to jest za mało tylko my tutaj przede wszystkim. Yy, Stajemy się istotami społecznymi, bo taka jest istota. To jest kontra do a społeczności. A zatem to jest mało ja, a jest więcej my, wy, oni, one. Co jeszcze? Oczywiście, że tutaj jest nauka, jest energia egzaminu, jest energia publicznych wystąpień, jest energia pertraktacji. Działań społecznych, uzdolnień artystycznych, bądź po prostu to, co powiedziałam nawiązanie kontaktu. Czyli wychodzi się poza takie granice oczywistości, coś do czego się przyzwyczailiśmy, i nawiązujemy kontakt z tą yy, energią, która wychodzi poza wewnętrzne ja. No, mniej więcej tak, jak zawierasz kontrakt z drugą osobą, no to musisz podać rękę, musisz wysłuchać, musisz poznać warunki kontraktu tej drugiej osoby. I musicie się gdzieś spotkać w połowie drogi, musicie się dogadać, prawda? To jest mądre wykorzystanie wiedzy, że mogę to wykorzystać w sposób mądry. A mądry to znaczy tak, że nie tylko jakaś informacja, czegoś tam się dowiem. Ale dzięki tej wiedzy znajduję natchnienie, znajduję nowe idee, uaktywniam swoją kreatywność, może jakieś nowe talenty, wzmacniam ten potencjał umysłowy, likwiduję swoją nieśmiałość, poprawiam swoje relacje z ludźmi, towarzyskie, osobiste. Ten stosunek do nauki też musi być kreatywny, czyli nie taki, że Poznam, zapomnę, może kiedyś do tego wrócę, nie? I tutaj kluczowe jest słowo prawda. Czym jest dla ciebie prawda? Z kolei Taruna zadaje takie pytanie: w jaki sposób rozszerzam swoje horyzonty myślowe i czym jest dla mnie prawda? Może tu w ogóle trzeba też przy tym kryterium pokonać jakąś niechęć do nauki? W ogóle nie. A może tak być, moi drodzy? Tu oczywiście temat znowu bardzo szeroki i głęboki. Dobrze, myślę, że tutaj zakończymy tę pogadankę. Wcale nie była taka krótka. Co nam tutaj z tego wychodzi? Zaczęliśmy tutaj od tego, takiego czynnika zodiakalnego, a ja bym powiedziała, konieczna jest Boża pomoc, by zrozumieć, że jesteśmy społeczeństwem. Ja jestem społeczeństwem. Dlaczego? Bo jeżeli jestem tylko ja i jestem w takiej energii, powiedziałabym, mojej wiedzy, mojej własności, mojego czegoś, to tak naprawdę staje się nędzarzem. To jest zawsze energia, która. Powinna ewoluować, która. Yy, yy, tak ewoluuje też przyroda. To, żeby ptaki nie, nie zginęły z głodu, z tej swojej nędzy, takiej ptasiej, muszą używać innych dóbr, korzystać z nasion, które daje drzewo, z powietrza, z przestrzeni, prawda? Buduje yy, po prostu każda istota. Tu dam przykład takiego, Instynktu, a nieświadomego działania. Ale trzeba brać przykład, bo to, co jest etycznie szkodliwe, to jest właśnie budowane w ramach tego nieuchronnego jakiegoś scenariusza. Nieuchronnego. I to jest generalnie droga na skróty, zawsze. I dlatego dałam ten ptasi przykład, bo ta energia właśnie wychodzi. Poza tę nieuchronność i przyjmuje wszystko, również pogodę i niepogodę, prawda? Czyli to, że przyjdzie burza i strąci to gniazdo z drzewa, i różnie może być, może być uszkodzenie tego gniazda, mogą zginąć pisklęta i tak dalej. Ptaszek tutaj nie wyraża na to zgody czy niezgody. On po prostu przyjmuje tę energię, również energię jakichś naturalnych zagrożeń, ale jednocześnie ma w sobie taką instynktowność, dbałość o siebie, o potomstwo i chęć do życia. Zgodzicie się, prawda? I żadna istota żyjąca nie chce czuć bólu. Żadna. To jest też ciekawe, prawda? Gdy jest męczona. W jakiś sposób, czy, czy psychiczny, czy fizyczny, no wyraża swój jakiś tam sprzeciw, choćby swoim ciałem. To wszystko pokazuje, jak bardzo, jako wszystkie żyjące istoty, w gruncie rzeczy y, jesteśmy do siebie podobni. Dobrze, kochani, pa, pa, rozgadałam się, bo tu zawsze przychodzi natłok myśli, a jeszcze mój merkury w retro, to ja wiecie, bym jeszcze tutaj didaskalia, nie? 10. Wątków dodatkowych, wybaczcie, papa. Pa.